Siema, siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj mamy kolejną recenzję i trochę długo się do niej zbierałam, bo książkę skończyłam już w zeszłym miesiącu, ale powiemy sobie o bardzo głośnej premierze lipcowej wydawnictwa Vesper, czyli o Mieczu Kaigenu. No i o tym będzie filmik, tu za bardzo nie ma się co rozwodzić, więc zapraszam Was do intra, a później sobie już wszystko powiemy, co tylko chcecie wiedzieć, albo co nie chcecie, a i tak usłyszycie, bo mogę mówić co chcę, bo jesteśmy na moim kanale, jej! Dobrze, więc Miecz Kaigenu i zapraszam do intra jeszcze raz. No dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o Miecz Kaigenu, ja jestem jedną z tych osób, które bardzo długo czekały na premierę tej książki w Polsce, dlatego że ja już o niej usłyszałam na kanale Emily Fox, Books and Family Emily Fox, nigdy nie wiem w jakiej to jest kolejności, kilka lat temu i od tego czasu miałam ją na półce, na Goodreadsie, chcę przeczytać, więc jak usłyszałam, że w tym roku jest premiera, no to oczywiście ją w przedpremierze, jak tylko można było, bo wydawnictwo Vesper udostępniało możliwość, żeby na ich stronie kupić tą książkę szybciej, no to ją po prostu zamówiłam i ona przyszła mi tak naprawdę tydzień przed premierą, więc bardzo fajnie. No i jak tylko mogłam, pozbierałam się z wszystkich książek, bo byłam wtedy na urlopie, no to zaczęłam czytać Miecz Kaigenu. Więc to nie jest jakby... Ja miałam pewne oczekiwania na temat tej książki i to myślę, że ważne, żebym powiedziała to na początku tego filmiku, żebyście też to wiedzieli, że nie byłam takim odbiorcą, który po prostu zrobiło się głośno o tej książce, ją kupiłam, tylko ja miałam jakieś oczekiwania i coś, na co czekałam i Miecz Kaigenu był właśnie jedną z tych premier, na które ja bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno i bardzo długo czekałam, jeżeli chodzi o polski rynek wydawniczy. No ale to nie jest istotne, znaczy istotne jest, bo to są moje gdzieś tam odczucia i pewnie będą istotne też w przypadku podsumowywania tej recenzji, ale przejdźmy już do takich spraw merytorycznych. Nie wiem, czy powiedziałam, bo trochę się już zagubiłam, ale za granicą ta książka miała premierę w 2019 roku. No i tutaj mamy tą naszą tajemniczą postać, czyli M.L. Wang. Ona ogólnie, czy też Wang, nie wiem jak to się tam czyta, ona ogólnie jest autorką, której za dużo gdzieś tam w internecie nie ma, w przeciwieństwie na przykład do takich autorek jak Samantha Shannon, Leigh Bardugo czy Rebecca Kuang, które gdzieś tam są dostępne na mediach społecznościowych i można bez problemu gdzieś tam je zlokalizować. Jeżeli chodzi o autorkę Miecza Kaigenu, to ona jest trochę taką tajemniczą postacią, dlatego że ma swoją stronę internetową i też z tego, co się orientowałam, to jej książki, m.in. Miecz Kaigenu, pojawiały się, ona sama je publikowała, to był self-publishing i później dopiero gdzieś tam wydawnictwa zdecydowały się na współpracę z tą autorką. No i ona też tak za dużo o sobie nie pokazuje, nie mówi gdzieś tam to, co jest na jej blogu, bo byłam na jej stronie internetowej, to głównie się skupia na jej twórczości. Oprócz Mieczu Kaigenu ona ma jedną chyba serię książkową i chyba dwa standalone, jeżeli się nie mylę, ale mogłam teraz coś przekręcić. No i Miecz Kaigenu ogólnie też jest książką, która nie będzie, której fabuła nie będzie kontynuowana, to jest podkreślone bardzo wyraźnie na początku, na pierwszych stronach książki, tam w notce od autorki, że będzie to po prostu standalone, książka, która po prostu nie będzie częścią żadnej wielkiej, dużej sagi. Natomiast będą się pojawiać inne książki gdzieś tam w tym świecie i to jest w porządku. I przyznam szczerze, że to też była jedna z takich przyczyn, dla których ja po tą książkę sięgnęłam, dlatego że no, można zaczynać bardzo dużo serii, ale te standalone to też jest w fantastyce coś, co ja bardzo lubię. Na trochę innym poziomie niż długie serie fantasy, ale też jest to coś takiego pożądanego na rynku przeze mnie, jeżeli chodzi o fantastykę. Jeżeli chodzi o samą książkę, to ogólnie ona jest trochę promowana jako takie militarne fantasy, natomiast sama fabuła książki nie do końca jest stricte związana tylko z wojną, dlatego że mamy tutaj, żeby Wam to jak najbardziej skrócić, dlatego że książka jest bardzo mocno nie tyle rozwleczona, co bardzo dokładna w opisach relacji i postaci, przez co jest dość długa. No,
Też czyta się ją bardzo szybko, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem. Jak na standalone, jak najbardziej spełnia swoje wymagania. Nie wiem, co ja dzisiaj mam z tym, z tymi wtrąceniami, ale tak, fabuła. Ale fabularnie postaram się jak najbardziej Wam streścić, żebyście gdzieś tam wiedzieli, z czym tą książkę się je, jeśli jeszcze jej nie czytaliście. Fabularnie ta książka właściwie skupia się wokół trzech głównych postaci, czyli ojca, matki i syna, przy czym ojciec tak naprawdę na pierwszy plan wysuwa się za połową tej książki, więc jeżeli chodzi o zarys fabuły, to na razie go sobie tak dokładnie odpuścimy. I cała ta trójka należy do takiego... do rodziny Matsudów, która jest bardzo mocno ceniona w miejscu, z którego pochodzą, czyli z Imperium Kaigenu, bo nie wiem, czy to jest istotne, czy nie, może to będzie dla Was niespodzianka, ale miecz Kaigenu to nie jest żaden miecz, tylko to jest jakby, odnosi się do miejsca w Imperium, w którym dzieje się akcja książki, do półwyspu takiego, który zamieszkuje właśnie nasi główni bohaterowie. No i ci Matsudowie, czy też Matsudzie, nie wiem do końca, jak to się... odmienia, więc jak coś tam nie poprawcie. Oni są bardzo wpływową rodziną, która przez wiele pokoleń ma pewne zdolności magiczne nazywane szepczącym ostrzem. I to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to ostrze, które jest w stanie przeciąć wszystko i tak naprawdę tworzone jest ono z lodu, z wody, dlatego że ogólnie całe Imperium Kaigenu jest bardzo mocno związane z wodą. Ogólnie tu mamy trochę takiego a la awatara, można powiedzieć, dlatego że system magiczny, jaki jest tu stworzony, jest stworzony na podstawie żywiołów i też te żywioły to są inne jakby miejsca, w których znajdują, z których inne państwa po prostu, czyli jedni gdzieś tam władają ogniem, powietrzem. Akurat ziemia chyba się nie pojawia w tej książce, no ale właśnie nasz ród Matsudów jest mocno związany z wodą. No i oni sobie tam żyją i bardzo mocno książka skupia się na tym, co się dzieje wokół ich życia. Tak naprawdę Mamoru, czyli syn, jest uczony na wojownika, chodzi do szkoły. Ogólnie bardzo też istotny, duży nacisk jest tutaj kładziony właśnie na to, że oni są z takiej znanej, szanowanej rodziny, że są bogaci, że gdzieś tam są szanowani. No i politycznie też ciągle gdzieś tam jesteśmy bardzo mocno skupieni na tym, jak ważne miejscem jest ten półwysep Kusanagi, na którym zamieszkują nasi główni bohaterowie, dlatego że on pod względem państwowym i militarnym jest bardzo istotny ze względu na to, że jest jakby taką pierwszą linią przed granicą z innym państwem i w momencie najazdu jakby ten półwysep jest pierwszym, który będzie bronił reszty Imperium Kaigenu. To jest też historycznie dosyć ważne, jest ciągle podkreślane, że oni są właśnie tym mieczem, tą granicą, tą jakby siłą, która pilnuje Imperium przed wrogim wojskiem. Co też się wiąże z tym, że w tej książce dość istotny jest wątek propagandy i tego, co cesarstwo nam mówi, co nie. I to jest istotne też fabularnie pod względem postaci Mamoru, który dorasta, dojrzewa, uczy się, jest bardzo oddany temu, kim ma się stać. Jakby też bardzo istotne jest to rodziny, jakim on jest, kim będzie się stawał i tak dalej, ze względu na to szepczące ostrze, którego technikę musi pojąć. No i pewnego dnia, to się dzieje na początku książki, więc żeby Wam już coś zarysować, do szkoły przychodzi nowy chłopiec, no i oni mają pewną przygodę z Mamoru i tam troszeczkę to wszystko, w co wierzy Mamoru, całe Imperium i tak dalej, no się rozmywa. W związku z tym zaczyna się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę ten ich mały półwysep wie. A jednocześnie nie chcę pewnych rzeczy przyjąć do wiadomości, dlatego że ogólnie akcja tej książki dzieje się w mega kameralnym miejscu. Trochę mamy taki vibe małej wsi, w której informacje, jakie są przekazywane przez rząd, są bardzo małe. No wiecie, typowe jakby takie, to jest bardzo
To jest bardzo znany motyw też w naszym codziennym życiu. Taki motyw trochę takiej bańki i też tutaj on jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o tą książkę. No i tyle odnośnie Mamoru. Powiem też chwilę o Misaki, czyli jego mamie, dlatego że ona tak naprawdę jest główną postacią tej książki. I tutaj o ile na początku możemy mieć co do tego wątpliwości, to za połową książki już nie powinniśmy mieć żadnych, zwłaszcza też patrząc na okładkę książki, na której znajduje się kobieta, a Misaki jest jedyną kobietą, która jest główną bohaterką w tej książce. Pojawiają się tu też inne kobiety, istotne kobiety, ale ona jest główną bohaterką. I tutaj nie ma, myślę, że nikt się nie będzie ze mną spierał, co czytał tą książkę, że Misaki po prostu jest najlepiej napisaną postacią i jest postacią, która zdecydowanie wysuwa się w tej książce na pierwszy plan. Dlaczego tak dużo o tym mówię? Dlatego, że Miecz Kaigenu nie jest książką, która jest bardzo mocno fabularnie wartka, tak jak jest wartka pod względem i dobra pod względem pisania bohaterów i relacji między nimi. To jest książka, która skupia się głównie na tym i dlatego teraz chwilę powiem jeszcze o Misaki i fabularnie przejdziemy do tego, co się dzieje w tej książce, tak bardziej może globalnie. No więc tak, Misaki to jest matka Mamoru oraz żona Takeru i ona... Ona ogólnie zajmuje się czwórką swoich dzieci, ale tak naprawdę jest postacią bardzo tajemniczą tu od początku książki. Jest postacią, która ukrywa pewną przeszłość związaną z walką, z władaniem mieczem, taką krwawą przeszłość i to jest bardzo istotne w tej książce. Bardzo dużo jest tutaj związanych z nią historii tych backstory, no i bardzo dużo też, jeżeli chodzi o tą postać, jest takich motywów i wątków, których my może na początku książki nie rozumiemy, ale później one nam się składają w całość, jeżeli chodzi o tą postać. No i tak, i tutaj ogólnie myślę, że nie będzie dla nikogo zdziwieniem, jako że podtytuł Miecza Kaigenu brzmi o wojnie teonickiej, że w końcu do tej wojny dochodzi. No i fabularnie tutaj jakby mamy historię właśnie rodziny Matsudów przed wojną, w czasie trwania wojny i po wojnie, przy czym przed wojną jest takie, czas trwania wojny jest takim gdzieś objętością tej książki, a po wojnie jest takie, więc tutaj najbardziej skupiamy się jednak na tym, żeby gdzieś tam nakreślić nam te postaci, ich motywacje, działania i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tam fabularnie skupiamy się na tym, że podążamy za tymi bohaterami. To jest książka mocno statyczna, mocno kameralna, nie ma tutaj żadnych podróży, które odbywają nasi bohaterowie. Wszystko się dzieje na tym półwyspie Kusanagi, jest związane z najpierw gdzieś tam z propagandą polityczną, później z wojną, z najazdem i na końcu gdzieś tam z radzeniem sobie z tym, co zostawiła wojna. To jest bardzo mocno kameralna historia. I to jest istotne, myślę, że ta książka nie jest historią gdzieś tam mocno globalną, jak na przykład Wojna Makowa. To jest historia, która skupia się na tej rodzinie, na tym miejscu, na ich przyjaciołach, gdzieś tam ludziach związanych z nimi, a jest jednocześnie historią, w której główni bohaterowie zmieniają się i zmieniają otoczenie wokół siebie i czujemy, że to jest ważna historia, ale nie jest to historia na wagę gdzieś tam globalną. Mega ciekawe, bardzo lubię takie historie. I to nie tylko w fantastyce, ogólnie bardzo lubię taką historię. Podobne historie na przykład, jakbym miała porównać do jakiejś książki, było na przykład w Gdzie śpiewają raki. Też mamy bardzo kameralną historię, w jednym miejscu się dzieje akcja, mało podróży i gdzieś tam ta nasza główna bohaterka, która jest ważną postacią, która robi duże, wielkie rzeczy. I tutaj podobnie też nasze postaci są ważne, czujemy, że są istotne, jakby czujemy z nimi związek i tak dalej, a jednocześnie ta historia wcale nie jest mocno globalna. I przez to też autorka nie miała zbyt wielu miejsc na to, żeby się potknąć, dlatego że historie kameralne, myślę, nie wiem, nie jestem autorem, ani pisarzem, ani twórcą, ale myślę, że tworzy się bardzo, bardzo tak, w sposób taki bardzo przyjemny.
Dlatego, że nie wierzę w to, że coś, co czyta się tak przyjemnie, tworzyłoby się w sposób nieprzyjemny. Tak, jeżeli chodzi o bohaterów ogólnie w tej książce, innych pobocznych, to ja myślę, że jest to książka, która, jeżeli chodzi o wachlarz bohaterów, stoi na bardzo wysokim poziomie, jak nie na jednym z wyższych ogólnie wśród książek fantasy, które czytałam. Przede wszystkim dlatego, że tutaj bardzo duży nacisk autorka kładzie na takie relacje międzyludzkie. Wspaniały wątek gdzieś tam przyjacielski, jeżeli chodzi o Misaki i jej szwagierkę Setsuko. Ja w ogóle bardzo, 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 bardzo lubię Setsuko. To jest jedna z moich ulubionych postaci. Tak samo jak bardzo lubię postać Daya. Dai to jest taki trochę robiony na takiego mistrza miecza, nauczyciel Mamoru, który uczy go w szkole, jak posługiwać się mieczem. Ja ogólnie bardzo lubię takie postaci, takich wiecie, wyważonych mnichów trochę. Mam do nich słabość i tutaj w tej książce też taka postać się pojawia, więc jeżeli ktoś z Was też lubi, no to jak najbardziej polecam. Więc tutaj naprawdę te postaci, ich motywacje, to jak one się zmieniają, jakie są relacje między nimi, to jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Ciekawą rzeczą też jest to, tak myślę, w jaki sposób napisana jest ta książka, a właściwie w ogóle nie jest ciekawe, bo to jest książka bardzo prosta. I dla mnie osobiście to był plus, dlatego że historia jest bardzo mocno taka przytłaczająco, czująca, że dużo się zmienia, a pisana jest prostym, bardzo ładnym językiem i sprawia to, że bardzo jest dobrze przyswajalna. Dlatego, że autorka zdecydowała się tu na taki zabieg, w którym bardzo mocno, jak to się mówi, przedstawia nam bohaterów, a kreacja świata jest tu na drugim miejscu. I gdyby, wydaje mi się, nie było to pisane w taki sposób prosty, to mogłoby nas to momentami przytłaczać, bo byśmy nie wiedzieli do końca, o co chodzi w świecie. A tutaj przez to, że ten język jest taki przystępny i taki prosty, to jesteśmy w stanie to sobie gdzieś tam bardzo dobrze poukładać. No bo to, ta książka jest pisana na takiej zasadzie opowieści, jakby ktoś z Wami usiadł i opowiadał, ale nie tłumaczył Wam, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że ten świat autorka ma w głowie bardzo dobrze poukładany, patrząc na mapę, która znajduje się na początku i też na to, w jaki sposób gdzieś tam tych bohaterów, tymi bohaterami kieruje. Natomiast nie ma w tym świecie postawionych wyraźnych granic, co jest możliwe, a co nie. I to mogłoby irytować, gdyby nie to, w jaki prosty sposób jest napisana ta książka, jak przyjemnie się to czyta. Nie wiem, czy rozumiecie, czy nie, bo pomieszałam trochę takie dwie rzeczy za sobą, natomiast myślę, że akurat w tym wypadku to miało duży wpływ, przynajmniej dla mnie. Jak już jesteśmy właśnie przy tym fantastycznym wątku magicznym, to tutaj rzeczywiście, tak jak wspomniałam na początku, świat jest związany z żywiołami, najbardziej z wodą, dlatego że nasi główni bohaterowie posługują się właśnie tą techniką, ale też zwłaszcza w retrospekcjach Misaki jest bardzo dużo ognia. Natomiast jeżeli chodzi o powietrze, to pojawia się ono tutaj najmniej, ale również jest obecne. Nie wiem, co Wam więcej powiedzieć, żeby za bardzo Was fabularnie tej książki nie odkrywać. Ta książka ma dużo takich cech, które dla niektórych mogłyby być wadami, a dla innych mogłyby być zaletami. I przed nagraniem tego filmiku dużo o tym myślałam, dlatego że znaczy, zazwyczaj książki tak mają, że jakby jednym ludziom się nie podobają, a drugim się podobają, ale ja tu jestem w stanie wskazać cechy, które posiada ta książka, które dla jednych byłyby zaletą, a dla innych wadą. Jedną Wam przed chwilą przedstawiłam, jest to język. Nie każdy będzie lubił to, że ten język jest taki prosty, że to się tak czyta jakby za jednym tchem, bardzo prosto, bardzo wciągająco. Też czcionka na stronie, jeżeli chodzi o wydanie, nie jest mała, więc naprawdę jakby nawet nie jestem do końca przeciwna temu, żeby dać tą książkę komuś, kto dopiero zaczyna gdzieś tam z fantastyką, chociaż być może będzie myślał wtedy, że fantastyka jest czymś innym niż jest naprawdę, dlatego że to nie jest typowa książka fantasy. Ona mocno stoi gdzieś tam na bohaterach, na relacjach, trochę inaczej to wygląda pod względem militarnym, nie ma tu dużo tej wojny.
I to właśnie jest kolejna cecha, która może być zarówno zaletą, jak i wadą, bo wiecie, są książki wojenne, które nam stricte mówią o walce i są książki wojenne, które nam mówią około walki. Taką książką jest na przykład Na Zachodzie bez zmian. Ona mówi nam o walce, ale tak naprawdę nie mówi nam do końca o walce i dalej uważana jest za książkę gdzieś tam wojenną. Dlatego ja tutaj uważam, że to jest literatura wojenna, fantastyka, ale nie do końca militarna, dlatego że mimo, że sceny walki są tutaj po prostu, to nie ma ich jakoś turbo dużo, a tak naprawdę największa gdzieś tam scena walki nie jest w ogóle związana z wojną. To po pierwsze, po drugie dużo więcej tego, w jaki sposób władać mieczem jest na początku książki, jeżeli chodzi o zajęcia, na które uczęszcza Mamoru. Jeżeli chodzi o sam opis gdzieś tam tej wojny, do której wreszcie dochodzi, to nie jest on aż tak wysuwany na pierwszy plan. To jest rzeczywiście moment kulminacyjny książki, który gdzieś tam wpływa nam na zachowanie bohaterów, natomiast nie jest to książka mocno militarna i to trzeba... To jest coś, na czym właściwie mi nie zależało, dlatego że ja troszeczkę z innym nastawieniem do tej książki podchodziłam, ale coś, co myślę, że jest istotne, może ktoś chciałby to wiedzieć. I tutaj część ludzi by uznała to za plus, część ludzi uznałaby to za minus. Ja nie dodałabym tej książce ani dwóch stron, ani trzech stron, więc dla mnie to nie był minus, że bohaterka poświęciła trochę więcej gdzieś tam ekspozycji bohaterów, a nie temu, czy oni walczyli i jak oni walczyli. Zwłaszcza, że tej walki troszeczkę tutaj jest, no ale ktoś mógłby poczuć się troszeczkę oszukany, po prostu. Dlatego o tym mówię. I też tutaj... Drugą taką rzeczą, o której dużo się mówi, jeżeli chodzi o wadę miecza Kaigenu, jeżeli chodzi o wady, przynajmniej w tych recenzjach, które ja czytałam, to jest tempo tej książki. I rzeczywiście ta książka ma rwane trochę tempo, w sensie początek się czyta po prostu, okej. Okay. Później gdzieś tam jest takie spowolnienie koło połowy. Nie jest to równa książka, natomiast mi to nie przeszkadzało. To nie jest cecha tej książki, która bezpośrednio wpłynęła jakoś na moją ocenę na jej temat. Po prostu dla mnie to nie było aż tak bardzo rwane tempo, jakby mogło być, dlatego że wiedziałam, że gdzieś tam bohaterka skupia się troszeczkę na innych sprawach. Może po tej recenzji jeszcze nie poznaliście się na mojej opinii, ale ja jestem naprawdę dużą fanką tej książki. Jak już wspomniałam na początku tej recenzji, miałam jakieś oczekiwania, dlatego że długo wyczekiwałam na nią. Coś tam chciałam jednak uzyskać dobrego i muszę szczerze przyznać, że to się udało. Naprawdę bardzo dobra książka, spójrzcie ile mam znaczników. Niesamowici bohaterowie. Świat postawiony na zasadzie awatara i relacje międzyludzkie, które są tu przedstawione, ta przyjaźń, relacje w małżeństwie, relacje matka-syn, naprawdę tu wszystko jest bardzo istotne. Ten ból, który przemawia przez tą książkę, ta radość, która przemawia przez tą książkę. Najbardziej niesamowite chyba jest to, i o tym jeszcze nie mówiłam, że my wierzymy w to, co się dzieje tym bohaterom tutaj. To wszystko jest opisane realnie, to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o książkę, bo najgorsze, co może dać nam książkę opowiadająca o tak mocnych odczuciach jak miecz Kaigenu, to jest brak takiego zaangażowania ze względu na to, że książka nam się wydaje, te uczucia, które odczuwają bohaterowie, wydają nam się nieprawdziwe. Tutaj w ogóle tego nie mamy. Tutaj jakby od początku do końca jesteśmy murem za Matsudami, lubimy ich bardziej lub mniej, to już nie ma większego znaczenia, ale wierzymy w uczciwość tego, co im się dzieje, w uczciwość ich uczuć i to jest piękne, to jest naprawdę trudne, żeby w ten sposób zaangażować czytelnika, a pani Wang czy Wang się to udało, więc gratulacje, naprawdę dobra robota. To jest siła tej książki, czyli właśnie to, jak zmieniają się bohaterowie, ich opisy tego, co robią, ich opisy, ich życie, to jak postępują. To wszystko jest tutaj taką
tarczą, która trzyma tą książkę w ryzach i to wszystko jest takie prawdziwe. My w to wszystko jesteśmy w stanie bardzo mocno uwierzyć, wzruszyć się. Najgorsze, że wiecie, my tak bardzo lubimy tych bohaterów, tak bardzo im kibicujemy. Jak widzimy, że spotyka ich jakaś krzywda, to gdzieś tam cierpimy wraz z nimi. To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o książki. Wszystkie, nie tylko fantastyczne. Dlatego myślę, że Mieczka Jagiellonu jest tak wysoko oceniany i to jest słuszna ocena. To jest trochę książka odbiegająca od takiej typowej fantastyki pod względami właśnie kreacji bohaterów, ale ciągle gdzieś tam mi się to podoba i świat zostawił tak duże okno otwarte sobie zostawiła autorka, jeżeli chodzi o kreację świata, zostawiając jednocześnie notatkę, że być może będą inne książki w tym świecie, więc to w ogóle już jest cudowne i mam nadzieję, że wydawnictwo Vesper będzie wydawać więcej książek tej autorki, bo naprawdę warto. Ja jestem mega zaciekawiona, co jeszcze mnie spotka, jeżeli chodzi o panią Wang. Nie wiem, czy coś więcej mam jeszcze tu do dodania. Właściwie to klimat tej książki i ten system magiczny i ci bohaterowie. Ja do końca nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której gdzieś tam wschodnie klimaty trochę powiązane z awatarem nie będą się sprzedawać popkulturowo. No ale trzeba to też zrobić dobrze. A tutaj naprawdę to było zrobione dobrze. Nietypowo, ale bardzo dobrze. Więc tyle ode mnie. Ja Was zapraszam na mojego Instagrama, Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Dajcie znać, czy czytaliście Mieczka Jagiellonu i jak Wam się podobał. Hej!